Czy tutaj można skorzystać z łazienki? No proszę Panią, u nas łazienka jest udostępniona dla turystów, także łazienki tutaj nie mamy, tylko toalet. Łazienka opada. Chciałam się umyć. Ale no widzisz, że tu można. Na zewnątrz jest tam baniak ustawiony z wodą, tam możecie się myć. Brak łazienek to nie jedyny mankament. Od piątku, kiedy to festiwal się rozpoczął, jego organizatorzy mają ciągłe problemy z prądem. Liczyliśmy na 20 kW z wozowni, natomiast okazało się, że instalacja jest robiona na pajęczynkę metodą czysto amatorską, w związku z czym trzeba było przyciągnąć dwa agregaty prądotwórcze, no bo nie było do czego podłączyć ani sprzętu, ani ludzi, którzy przyjechali z małą gastronomią. Muzyka techno wymaga potężnego nagłośnienia. Sporo energii elektrycznej potrzeba też na oświetlenie. Moda na ten rodzaj muzyki przywędrowała do nas z zachodu. Od kilku lat na zachodzie muzyka techno cieszy się coraz większą popularnością. Podczas niedawnej Love Parade na ulicach Berlina bawiło się kilkaset tysięcy ludzi. W Polsce również ten rodzaj muzyki zyskuje sobie coraz większe grono zwolenników. Techno to nie tylko jednostajna i dość monotonna muzyka. To sposób na życie i specyficzna moda. Ma być na luzie. Ubrać się tak, jak ktoś lubi. Tak, jak się ktoś czuje. Pani tak się czuje w tych butach, ile one mają? Tyle, co krawężnik. Czyli? Prawie 20. Władze i mieszkańcy Lubiąża zdają się nie mieć nic przeciwko organizowaniu podobnych imprez. Dzięki festiwalowi wszystkie sklepy w miasteczku są otwarte aż do wieczora. Nie było żadnych jakichś zamieszek, burt. Mówię, no nie każda młodzież musi się kojarzyć powiedzmy z narkotykami, z jakąś przemocą, z kijami bejsbolowymi. To, że mają wymalowane włosy i są ubrani, no powiedzmy różnie, no nie świadczy o nich źle, prawda? Podobną opinię ma pracownik ochrony zatrudniony w pocysterskim klasztorze, na terenie którego zorganizowano imprezę. Byliśmy, strzegliśmy obiektu jak mogliśmy, nic się nie działo. Pełna kultura według tych, co przyjechali na koncert. Zdaniem sołtysa Lubiąża miasteczko może w przyszłości stać się mekką polskich fanów muzyki techno.